Bóg jest wszechmocny. Kolejna cecha Boga, o jakiej chciałem dziś powiedzieć, to wszechmoc Boga. Wiemy, że Bóg posiada całą moc i całą potęgę świata. Wiemy też z pisma świętego, że Boża moc jest nieskończona. Zresztą, zobaczmy na, na wszechświat, na planety, na gwiazdy to wszystko stworzył Bóg. Zobaczmy, jak to jest potężne, jak człowiek jest mały, jeżeli patrzymy na to. Popatrzmy na przyrodę, na drzewa, na organizm ludzki jak wspaniały musi być twórca tego wszystkiego. Teraz przeczytam kilka fragmentów z Biblii. Zobaczmy, Psalm 33 mówi tak: Przez słowo Pana powstały niebiosa. I wszystkie ich zastępy przez tchnienie jego ust. W Księdze Jeremiasza w 32 rozdziale możemy przeczytać: Ach, Panie Boże, uczyniłeś niebo i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem, i nie ma dla ciebie rzeczy zbyt trudnej. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale czytamy. A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Kiedy mówimy o tej cesze Boga, widzimy, że Boża moc jest nieodparta. W Księdze Hioba w 42. rozdziale czytamy: Wiemy, że ty wszystko możesz i żaden twój zamysł nie może być powstrzymany. W księdze Izajasza w czternastym rozdziale czytamy Skoro Pan zastępów postanowił, Któż to udaremni? Jego ręka jest wyciągnięta, Któż ją odwróci? I w czterdziestym trzecim rozdziale księgi Izajasza czytamy Zanim powstał dzień, ja jestem, A nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Gdy coś uczynię, Któż to odwróci? Zobaczcie, Boża moc jest nieodparta. Nie ma Bóg żadnego przeciwnika we wszechświecie, który, z którym mógłby rywalizować. Bóg jest wszechmocny. Kolejny wers bardzo ciekawy z Listu do Filipian, czwarty rozdział. Czytamy wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. I oczywiście trzeba bardzo uważać z tym wersetem wielu Dzisiaj ludzi podających się za chrześcijan głoszących tzw. Prosperity Gospel mówi, że wszystko mogę w Bogu, ale tutaj patrząc na kontekst całego tego fragmentu widzimy, że możemy w Bogu wszystko, jeżeli jestem w Jego woli, jeżeli wypełniam Jego wolę i trwam w Nim, nie tylko ustami mówię, nie tylko pożądam jakichś znaków, ale jestem w Jego woli. Tutaj, Zanotowałem sobie jeszcze taki fragment: jedno zdanie z ostatniej książki Johna Pipera: Jestem nieśmiertelny, dopóki nie dokończę mojej pracy dla Boga. Zobacz, jeżeli ty i ja trwamy w Bogu, trwamy w Chrystusie, w Jego woli, to na czas zadań, które mamy dla Pana, jesteśmy nieśmiertelni. Pytanie: czy trwamy w tej woli? Idźmy dalej. Zobaczmy. Bóg jest niezmienny, ten sam na wieki. Psalm 102. Czytamy. Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi, i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty pozostaniesz. Wszystkie, jak szata, się zestarzeją. Zmienisz je, jak płaszcz, i będą odmienione. Ale Ty zawsze jesteś ten sam, a Twoje lata. Nigdy się nie kończą. Boża moc jest dla nas niezrozumiała i choćbyśmy próbowali sobie wyobrazić, jak bardzo potężny jest Bóg, to, to nie mamy szans, tak Bóg nas przewyższa. Zobaczmy, co możemy przeczytać w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Cytuję: Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej. Ponad wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy, Bóg przewyższa nas w sposób nieskończony. Ale myślę, że warto jeszcze na koniec, na koniec nadmienić to, czego Bóg nie może. Bóg nie może umrzeć, ale wiemy też, że nie może kłamać. Zobaczcie list do Tytusa, pierwszy rozdział, cytuję w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami, ten, który nie kłamie, Bóg. A w liście do hebrajczyków w szóstym rozdziale czytamy, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekaliśmy, bych pochwycić się zaoferowanej nam nadziei. Bóg nie może kłamać, Słowo Boże jest prawdą, dlatego zachęcam Cię, czytaj, czytaj Słowo Boże, poznawaj Boga, abyś wierzył w Boga prawdziwego, a nie w jakiegoś wymyślonego Bożka. Amen.